Czasem zdarza mi się słyszeć radość różnych ateistów i pseudonaukowców, którzy cieszą się, bo wreszcie udało im się zdemaskować biblijne kłamstwa. Ulubionym chłopcem do bicia są tutaj biblijne cuda. Co to za cuda, skoro można wyjaśnić je naukowo? Takie na przykład plagi egipskie. Przecież to nie są żadne nadprzyrodzone moce, które tam działały. To skutki wybuchu wulkanu na Santorini w 1600 roku. Nauka udowodniła to ponad wszelką wątpliwość. A takie na przykład przepiórki, które są treścią dzisiejszego pierwszego czytania. Przepiórki na pustyni. No przecież to naturalny proces migracji tych ptaków. One tam migrują właśnie na Synaju. Czasem zmieniają kurs ze względu na prądy morskie nad Morzem Śródziemnym i właśnie w tamtą stronę sobie lecą, a z wyczerpania nieraz padają po prostu na ziemię. No i proszę bardzo, padły pod nogi prosto Izraelitów. A taka manna na pustyni, przecież to jest produkt drzew tamaryszkowych, które kooperują z pewnymi robakami zwanymi czerwcami i powstaje taka lepka maź, która opada na ziemię. No i to była przecież manna, nie nic nadzwyczajnego. Kłopot tylko w tym, że cud nie jest wtedy, kiedy są przekroczone siły natury, kiedy coś nadprzyrodzonego, czego się nie da wyjaśnić naukowo, ma miejsce, tylko wtedy, kiedy Bóg interweniuje w losy swojego narodu, kiedy działa na jego korzyść, wszystko jedno, czy używając przyrodzonych praw natury, które sam stworzył notabene, czy nadprzyrodzonych mocy swoich, które także ma w swoim posiadaniu. Wszystko jedno, okoliczności decydują, kiedy Bóg i jakich środków używa, żeby wejść w życie swojego narodu celem właśnie dodania mu życia, przetrwania. No jeśli tak przeczytamy dzisiejsze pierwsze czytanie, to oczywiście widzimy tam jasno, że jest to symbol Bożej opieki nad Izraelitami. I niech naukowcy badają, jak to było możliwe. Niech dociekają, gubią się w zeznaniach i dociekaniach, jak to było możliwe. Pismo Święte się tym tak na dobrą sprawę nie zajmuje. Tu chodzi o wielki symbol tego, jak Bóg uratował swój naród, który dopiero co zaznał fantastycznych, cudownych przeżyć, kiedy przechodził przez Morze Czerwone albo Morze Sitowia, a teraz po prostu potrzebuje jeść, żeby żyć. I Bóg wychodzi naprzeciw tej potrzebie przetrwania właśnie w ten sposób, że pojawiają się i przepiórki, i manna. W dzisiejszej Ewangelii jednak, gdyby zabrali się za nią pasjonaci nauki, tłumaczący wszystko matematycznie, raczej byłby spory kłopot. Bo jest to ciąg dalszy opowiadania o cudzie, który słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, o cudzie rozmnożenia chlebów i ryb. No jak to było możliwe, żeby 5000 chłopa, kobiety i dzieci pewnie są gdzieś w tle, ale ewangelista o tym nie mówi, ale jak to możliwe, żeby 5000 mężczyzn posiliło się jedzeniem, które Pan Jezus wygenerował, że tak powiem, na bazie 5 chlebków i 2 ryb. Jak to możliwe? No, nawet ci ludzie, którzy byli beneficjentami tego cudu, nie wierzą, żeby to mogło nastąpić inaczej niż właśnie w cudowny sposób, jakiś nadzwyczajny. I tutaj już raczej nie tyle oni są opętani jakimś snem, jakąś wizją, czy jakimś po prostu fatamorganą. Oni ten chleb jedli, te ryby kosztowali. I dlatego szukają Jezusa, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Przypłynęli znowu, Jezus chciał odpocząć, nie? No, przypłynęli i mówią, proszę bardzo, jesteśmy gotowi i zwarci. Pan Jezus mówi do nich wprost, jest to dość szorstkie. Wy nie szukacie mnie dlatego, że zależy wam na mnie, że szukacie jakiejś głębszej relacji ze mną, tylko dlatego, żeście jedli chleb do sytości. W ten sposób jakby demaskuje ich wewnętrzne oczekiwania. Oni chcą relacji z Jezusem na poziomie takim klienckim. Ja wam coś dam, wy przy mnie będziecie. Oni myślą, że to będzie korzyść obopólna, bo oni będą syci, a Jezus będzie widziany jako ten, za którym chodzą tłumy. No, w starożytności różni myśliciele, filozofowie, różni charyzmatyczni przywódcy tego sobie mogli życzyć, żeby mieć przy sobie sporą grupę ludzi, którzy pójdą za nimi w ogień. No, ale nie oznacza to wcale, że w tym przypadku od razu to będzie tak głęboka relacja, że po prostu ukochają go i pójdą za nim w ogień. Nie, raczej oni chcą takiej niezobowiązującej, takiej, jakby to powiedzieć, relacji partnerskiej. Znaczy, ty nam coś dasz, my ci coś damy, ale nie mówmy już o jakichś głębszych uczuciach. Jezus chce to przenieść na inny poziom odczuwania i dlatego mówi do nich od razu na zasadzie pewnej złotej rady. Mówi do nich tak: zabiegajcie raczej nie o ten pokarm, który przemija, ale o ten, który trwa na życie wieczne i który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swoją naznaczył Bóg. Długie zdanie. Jan ma takie tendencje. Zdanie, które rozpoczyna pewną serię nieporozumień. To też ulubiona technika budowania napięcia w Ewangelii Jana. Nieporozumień, które pomagają jakby do tego, żeby przenieść wyżej, wyżej. One są pretekstem do tego, żeby Jezus coś wyjaśniał i jakby swoich słuchaczy podnosił ku nowemu zupełnie rozumieniu, w nadziei, ku nowej zupełnie relacji ze sobą. No i Jezus mówi tutaj: zabiegajcie. No, to jest trochę tłumaczenie, które jednak zaciemnia obraz, bo w tekście greckim jest ergadzestre, co oznacza pracujcie, zapracujcie, angażujcie się w pewien wysiłek, który właśnie będzie skutkował pożywieniem, pokarmem. I teraz oni mówią: okej, no to jak mamy zapracować, co mamy robić, żeby wykonywać dzieła Boże, żeby zapracować czy wypełnić, zaangażować się wysiłkiem na rzecz spełniania dzieł Bożych. I teraz znowu kolejny problem. Co to są te dzieła Boże? Dzieła Boże, kochani, to jest dość szerokie pojęcie i to może oznaczać na przykład cuda Boże. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Bóg angażuje się po stronie swojego narodu właśnie poprzez dzieła swoje, które spełnia na nich. To znaczy tutaj im dostarcza żywności, tu ich przeprowadza przez morze i tak dalej. To są dzieła, spektakularne czyny, które Bóg dokonuje dla swojego narodu. Ale dzieła Boże mogą również oznaczać po prostu Boże przykazania. I oni przynajmniej wykazują się takim rozumieniem, bo Jezus już tę narrację skierował w tą stronę, że tutaj Bóg da, prawda, jakieś pożywienie i tego szukajcie. I oni już rozumieją jakby całą retorykę i mówią: no dobrze, no to co my mamy zrobić, jakie wypełniać dzieła Boże, przykazania jakie wypełniać, żeby na ten pokarm zasłużyć. Jezus mówi, że jest tylko jedno przykazanie, z którym trzeba się spotkać, które trzeba wypełnić, jedno dzieło Boże i polega ono na tym, żeby wierzyć w Syna Bożego, którego Bóg posłał. Na tym polega. To jest tylko jedno dzieło Boże, które trzeba spełnić. Jeszcze raz, rozumiem, trudna jest ta mowa, ta narracja, zresztą w końcu tego rozdziału 6 sami słuchacze tak powiedzą, trudna jest ta mowa, któż może jej słuchać i odejdą, ale mam nadzieję, że wy nie odejdziecie jeszcze. W każdym razie tutaj Jezus mówi, jest tylko jedna rzecz. Chodzi o to, żebyście we mnie uwierzyli. Innymi słowy, nie tylko żebyście posiadali pewną wiedzę albo doświadczenie, że ja mogę robić takie różne rzeczy, które was zadziwią. Ale żebyście weszli ze mną w relację wiary. Przeszli z tej klienckiej na wyższy poziom, na relację wiary. I to, jak się okazuje, jest jedyne dzieło Boże, które trzeba wypełnić, ale też jedyne dzieło Boże dla nich, którego oni nie mają zamiaru spełnić. Nie mają zamiaru wejść z nim w żadną głębszą relację i dlatego próbują jakby zamydlić trochę oczy, że hello, tutaj jesteśmy, przenieść jakby cały ciężar tego, co się z nimi stanie, na Jezusa. No dobra, no to my tutaj jesteśmy, proszę bardzo, zabaw nas, pokaż nam, że warto. Co zrobisz, żebyśmy w Ciebie uwierzyli? Jakby mało było wcześniejszych doświadczeń z tym nakarmieniem 5000. Co zrobisz? Bo na przykład jasno sugerują, że chodzi im o pokarm znowu. Bo na przykład Mojżesz dał nam pokarm z nieba, prawda? Było tak. Jezus, nie dając się zbić z pantałyku, mówi tak, powoli. Najpierw musimy rozbroić pewną minę zawartą w waszym stwierdzeniu. To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, Tylko Bóg da wam chleb z nieba, prawdziwy chleb z nieba, nie taki jak tamten przemijający, prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Znowu trudne zdanie i prawdopodobnie w uszach słuchaczy musiało ono zabrzmieć jako odniesienie do Starego Testamentu. Do czego odniesienie? Chleb, który z nieba wstępuje od Boga, daje życie. No to wypisz, wymaluj to, co mówiono o mądrości. Mądrość, którą tak sobie cenili starożytni, także Izraelici, tak właśnie przedstawiano jako pożywienie. W Księdze Przysłów mądrość jest pokazana jako ta, która zastawia stół, ucztę wyprawia dla wszystkich, którzy, żeby przyszli, się posilili. Chleb, mądrość i tak dalej, to wszystko jest zawarte w tym zdaniu Jezusa, zdaje się. Tak oni mogą to słyszeć. I mówią: Panie, zawsze nam dawaj tego chleba. Ale Jezus mówi, różnica między mądrością jako pożywieniem, jako chlebem, a mną jest zasadnicza, bo mądrość, jak raz skosztujesz, zawsze będziesz chciał, zawsze będziesz jej łaknąć. Jezus mówi: ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy już pragnąć nie będzie. Innymi słowy, ta relacja z Nim, przyjęcie tego chleba, jest zaspokojeniem ludzkich pragnień i potrzeb na dobre. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, że już nie będziemy musieli jeść, ani nie będziemy musieli pić. Nie. Chodzi o przeniesienie tego dyskursu znowu na wyższy poziom, tak by ludzie zrozumieli, że właśnie nie samym chlebem żyje człowiek, nie tylko to, co przyziemne, ale są też rzeczy, które decydują o sensie naszego istnienia. Jezus mówi: kto będzie miał wiarę we mnie, który jestem prawdziwym chlebem, wstępującym od Boga, kto będzie miał wiarę we mnie, kto mnie przyjmie jako taki pokarm niezbędny do życia, nie będzie łaknął ani pragnął. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy świętego Pawła, który znowu mówi do Efezjan. Paweł, bardzo mu zależy na tym, żeby ta wspólnota po prostu była razem, żeby oni się tam dogadali, żeby nie tylko była jakaś taka chłodna, szorstka przyjaźń, ale żeby byli wspaniałomyślni. I Paweł w dzisiejszym fragmencie odwołuje się do tego, przez co wszyscy przeszli, prawdopodobnie do wątku chrztu. W starożytności chrztu udzielano w basenach chrzcielnych, także po jednej stronie człowiek stawał, zrzucał z siebie odzienie, symbol starego człowieka, starego myślenia, przywiązania do różnych złych rzeczy. Wchodził do basenu chrzcielnego, gdzie był zanurzany w wodzie, symbolu wejścia w otchłań, przez którą przeprowadzał go Chrystus, nawiązując z nim właśnie cudowną relację. I wreszcie wychodził po drugiej stronie, gdzie przywdziewano nań białe szaty. Symbol nowego życia, wejścia w zupełnie nowy system wartości, przede wszystkim relacji z Jezusem Chrystusem. I Paweł mówi do nich właśnie używając tej retoryki: obyście pamiętali, tak jak mówią dzisiaj Francuzi, chociaż nie wiadomo, czy to jeszcze jest prawdą po tych Igrzyskach Olimpijskich, noblesse oblige, czyli szlachectwo zobowiązuje. Skoro weszliście już do tej rodziny samego Jezusa, samego Boga, no to niechże będzie wam ta biała szata, którą przywdzieliście na chrzcie, pewnego rodzaju wyznacznikiem, takim azymutem innych zupełnie relacji, pewnej wspaniałomyślności, zwłaszcza że karmicie się tym pokarmem, którym jest Eucharystia. To zobowiązuje. Zatem, kochani, dzisiejsze czytania, no cóż, zwłaszcza w ewangelicznym wydaniu, niezbyt łatwe, ale my już przecież wszystko wiemy, tak? Od czasu do czasu musimy sobie tylko pewne rzeczy przypomnieć. No i dzisiejsze czytania chyba przypominają nam, jak ważna jest znowu ta relacja z Chrystusem. Nie tyle cudowności, objawienia, o których ciągle słyszymy, jakieś no właśnie nadprzyrodzone rzekomo rzeczy. Codziennie na naszych ołtarzach dzieje się cud przemiany chleba i wina w odpowiednio ciało i krew naszego Pana. I to są rzeczy, którymi karmić się powinniśmy na co dzień i jednocześnie pamiętać, że to, czym się karmimy, ma sprawiać, że jesteśmy już kimś innym. Mam nadzieję, że te kilka refleksji posłużą wam jako dodatkowy impuls do własnych przemyśleń. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.